Dobry. Cześć. Piotrek, dobry. Paweł, Przemek, Szpejtek. Zapraszamy Was na recenzję noża. Jak to się nazywa? Noża, który na zdjęciu wygląda poważnie. Tak, słuchajcie, pokażemy Wam od razu. Na zdjęciu to się nazywa Tonife Ermin Knives. Tonight? Tonight? Na zdjęciach wygląda nadal atrakcyjnie, więc zapraszamy Was na zdjęcia. Zapraszamy Was na recenzję noża, który dostaliśmy od Gearbesta. Słuchajcie, ponieważ Paweł jest fanboyem tego noża, bo spodobał mu się, nie ma chłopak kompleksów, lubi wykałaczki, więc będzie recenzował ten nóż i już. Proszę. Wielkość powala, nie? No. Tak w porównaniu z Liszokiem. Gdzie masz te nasze papierki? Ile to ma? Będę gadał o technikaliach. 5 cm ostrza? Co? Masz tą łapaną skalę? No. Okej. Okay. 6. 6 cm zrobiony 7,17 MOV i z G10 płatki. Pochwa, a z czego może być pochwa zrobiona, tego nie wiem. Ze skóra. Leather seat jest napisane. To wygląda jak skóra. Pachnie jak skóra. Skóra z jebura. Nie jest to. Nie, to jest nie skóra, to jest chyba skóra. Skóra. Tak. Jest skóra. No. Skóra. To jest taki nożyk dla dzieci, słuchajcie. Idealny nożyk dla dzieci. No, ostrzyłem go wczoraj. Nie, ostry jest, ostry. Nie, o, tak to jest, wiesz. Można by było wydłubać między zębów kawałek kotleta. Wykonany jest ładnie. Tak naprawdę. To gdzieś jest taka opaskowana jest, nie? Tak mi się wydaje. Nie? Przykładka to jest z jakiegoś jasnego tekstolitu albo z czegoś innego. Composite. No, z kompozytor. Tak, jest zrobiony. Taki mini Bowie. Tak, mini Bowie. Jakiś sobie pin stalowy, przelotka. Przy tym rozmiarze to przelotka akurat się przyda, nie? No ale przy tym rozmiarze to przelotka jest bycza, nie? No to fakt. Znaczy ona i tak jest bycza nawet jak na duży nóż, nie? Przelotka. Jak wizjer brzmi, jak Judasz. Tak? No, jakie typowe widzisz zastosowanie do tego? Właśnie, bo to jest dość ciekawe. Ja rozumiem, że masz taki Bowie i jak Krokodyl Dundee i możesz z nim zrobić kurde kupę. Oskurować tyranozaura. Nie, jeżeli chcecie, nie wiem, pięciolatkowi zrobić frajdę i kupić mu pierwszy nóż. Nie, no nie kupił go, bo wiesz co, ten czubek jest ostry. Nie kupił go, żeby co, ale ma jelec. Tak, i tutaj. Jelczyk. Nawet niezłe oparcie daje na palec. Mhm. A żeś poszedł! Masz! Ej, czekaj! Ale to za trzeba tonu to! To jest za dużo, nie mam piwa, jeszcze muszę kurde... Nie, słuchajcie, nie, spokojnie! A będziesz batonował? Nie będę batonował. A to jest buta? To jest buta? Nie, szkoda mi tego noża, jest za fajny. Podoba mi się. Nie chcę się rozczarować. Pokażę grację cięcia tego noża, żeby... Ale powiem Ci szczerze, że ta Aususemka była bardziej agresywna od tego. Tak. Mhm. On jest bardzo ostry, dobrze go naostrzyłem, ale jest taki... Nie ma takiej agresji jak ta Aususemka, co w tej Simie, co żeśmy testowali, a ta Sima też była gówniana. No to nie jest gówniany nóż, jest malutki. Jeszcze przed chwilą byłeś neutralny wobec Simy. Ale dobrze, jestem neutralny, no. Bądźmy konsekwentni w naszej opinii. Ten nóż powinien być folderem. Nie, wcale nie. Nie? Bo nie byłbyś śmieszny wtedy. Nie, tak wiesz, całkiem ten. Znaczy nie ma takiej agresji cięcia jak... A pokaż nam pochewkę. A weź sobie go przytrusz do pasa może, co? Nie odetnę. Nie nabijaj się z Pawła, bo się zamknie sobie. Czekaj. Sobie ptaka nie usiądł. Spoko, dam radę. Komandos. Komandos.
Nie, mi się podoba, słuchajcie, nie wiem. Rasowy gromowiec. Znaczy, wiesz co, ja nie mam nic przeciwko temu nożu, bo rzeczywiście jest wykonany. Ile on tam kosztuje? 60 zł? Zobaczymy. To jest ten 50 zł. To jest ten? Tak. 50 zł. 50 zł. 50. Ja nie mam nic, bo cena też jest, kurde, wiesz, to jest jakaś, no to 50 zł, no. Za miniaturkę noża? Bo, znaczy, tak. Ja nie wiem, ja go hejtuję, bo ja nie używałbym go. Nie widzę do niego zastosowania, to jest problem, tak? On jest mniejszy od Sanremiaka. No. O, właśnie, zaraz ten, nagramy porównanie z innymi nożami, tak żeby, wiesz, tego... No słuchaj, no ciężko byłoby masło posmarować, bo trochę mały, nie? Nie, ale spoko jest, słuchajcie. No bułkę ciężko było przekroić, no, nie? Tak. On, kurde, o, wiesz gdzie bym go widział? Rzeczywiście, gdzieś na jakimś, wiesz, jakiś przecinasz taśmy na magazynie, wiesz. Ale z drugiej strony zobaczcie, neki. Wiele neków mówi tej wielkości. No tak, ale nek to wieszasz sobie na szyi i zapominasz, że dobra, masz. Dobra, tego też sobie powiesisz na szyi, tak jak się nosisz spółko i też zapominasz, że masz. No, no to okej. Okay. A, i tu mnie masz. Rzeczywiście. No. No, może taki śmieszny, do otwierania paczek, czy do... No, no, do otwierania listów, wiesz. Ale właśnie, konek. No. Do wydłubania szyfki z papieru. No, oka koledze, no. Niech śpi. Wydłubania oka, tak? Znaczy, nawet ta pochewka jest okej zrobiona. No, czy ona nie jest jakaś szołowa, no, wypadnie, no. No, ale to też nie tak... No, to nie jest do tego, wiesz, no to nie kydeks, nie? Ale jak to rzeczywiście na szyję? Albo dla dziecka właśnie. No, że... Nie, mi się podoba, fajnie jest. Do wydłubania brudu spod paznokcia. No. No. Nie, no tak to... Znaczy, nie mamy nic przeciwko temu nożu, oprócz tego, że na zdjęciach na Gearbestie, jak nie przeczytacie sobie wymiaru, to będzie wam się wydawał, że to jest w ogóle kawał, kurde, poważnego noża, a przychodzi takie coś. Porównałbym, jak te zdjęcia kłamią, ale nie będę porównywał, bo to by było szowinistyczne. Dobrze. Będziesz musiał wyciąć, a te grube dziewczyny sobie robią zdjęcie z profilu. No. No jest taka, wiesz, trochę oszukaństwo, nie? Trochę. No jest. Natomiast, to jest, wiesz, gra perspektywą. Znaczy, ja rzeczywiście nie widzę do niego zastosowań, ale dla neków też nie widzę zastosowań, więc jak gdyby to jest tego typu sprawa. Nie mam nic do tego noża. Wykonany jest spoko, stal budżetowa bardzo. Natomiast jego zadania też nie są jak gdyby... No, na bułce go nie stępisz, bo nie da rady bułki przecież, no. Musiałbyś tak dookoło. Zawydać naokoło, a i tak zostanie ci taki bolczyk w środku. A czy wiesz co, o, widzę dla niego. Jakbyś wyszedł człowieku przed knajpę na awanturę z tym nożem, to by twoi przeciwnicy umarli ze śmiechu. Takie, wiesz, takie widzę zastosowanie do tego noża. Znowu będzie zero, jakieś, wiesz, merytoryki, tylko sobie śmieszkujemy. Śmieszkują sobie z noża. Nie, ale coś jaką tą merytorykę chcesz mieć przy tym nożu? No to taki, wiesz co, powiem ci szczerze, że... Bo to nawet dla codzienniaka nie mogę dla niego znaleźć zastosowania, bo... Nóż do papieru. No tak, no, nóż do kopert, nie? Przycisk do papieru. Do cięcia taśmy, do wydłubania szywki, mówię, brudu z zapaznokci i kotleta z międzyzębów. No to tak. Zobacz, ile już zastosowań wymyśliłeś. Nawet rzemni nie podetniesz. Nie, to podetniesz. Dlaczego? To poważ. Dowodnij. Nic nie będę udowadniał. Jest, sam wiesz, se sprawdź. Jest... Bądź rasowym pesterem. Ale jest wykonany, jest całkiem nieźle, tu wszystkie, wiesz, te krawędzie zaoblone ładnie, wiesz. No symetryczny. Tutaj, symetryczny jest, spoko jest wykonany. Śmieszny, taki śmieszny. No. Szyf klęsły, nie? Taki. Tak. Lubisz nosić nóż, ale nie możesz do pracy nosić noża, to coś takiego możesz zabrać. Ciekawe, czy do samolotu to można zabrać, to jest to już nie, tak nie, krótkie, że... 3 cm minimum, maksimum. No, a nie 5? 3 chyba. Mogę się mylić, ale... Wydaje się, że 3. Mogę ogolić sobie o... Goli. 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 Czy kurczę, gdybym miał za 50 zł wydać na coś, co jest mi zupełnie zbędne, to bym mógł kupić ten nóż. Tak? Dobra, dawaj, będę go edycował. Ja bym kupił pół litra. Też uważasz, że jest ci zupełnie zbędne? Ja nie tak nie uważam wcale. Nie no, wydać 50 zł na coś, co jest zupełnie zbędne, no bo wolałbym książkę kupić za te 50 zł, no.
No dobra, no ale rozmawiam o nożach, no. No dobrze. Znaczy nie widzę dla niego zastosowań. Dla takiego nożyka. Paweł widzi, my szanujemy. Tak, dokładnie. Paweł widzi i Paweł będzie go teraz edycował, więc... Tak. Tak. Zakochałem się w tym nożu. Dobrze. Słuchajcie, krótki to test, bo to, no bo ciężko to przetestować. Tak? No bo nóż też jest krótki. Gałęzie się ze śmiechu łamią, jak widzą ten nóż, więc jakby ten... więc nie będziemy tam go cierać za bardzo. Ja nie widzę zastosowań. Piotrek też nie widzi zastosowań, Paweł widzi, więc będzie go używał. Wspierajcie Pawła w komentarzach. Tak, wspierajcie go. No. Pamiętajcie. Nie zjedzą dwaj hejterzy. Rudezwał się. Święty turecki. Subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę. Komentujcie, wpadajcie na grupę. Co, jak będą linki do Gearbesta, to kliknijcie, co? Bo... Tak, o, bo klikajcie linki do Gearbesta, bo kurczę, potem Chińczyki się cieszą, haha, i wysyłają nam kolejne rzeczy. Tak. Kolejne możemy... takie noże. Tak, kolejne takie noże. Nie mamy kasy. Ale słuchajcie, ale teraz tak między Bogiem a prawdą, słuchajcie, no zobaczycie to na kamerze, zobaczycie to w realu, jak to wygląda i możecie mieć na to zupełnie inny pogląd, tak? To jak gdyby po to my te noże, po to my się tymi nożami bawimy, żebyście nie popełniali pewnych błędów. Tak, Piotrek tu się bawi takim błędem, który można było popełnić, bo wygląda ładnie, a nóż gówniany, nie? Więc jak gdyby... Czy słyszysz, jak skrzypi? Co? Jęczy. Jęczy w składaniu. Zamknij się. No, także jak gdyby... Po to się bawimy tymi nożami, żebyście nie musieli popełniać pewnych błędów. Ale jeżeli wam taki nożyk się podoba i ten i widzicie dla niego zastosowanie, to na pewno ten nożyk jest dobrze wykonany, dosyć łatwo się ostrzy. Stal no, 12-27, no tutaj jak gdyby nie jest jakiś wyjebolit, tak? Zwykła budżetówka, ale na pewno jest uczciwy, tak? 5 dych. Znam parę noży lepszych za 5 dych, ale ten. Znam też parę gorszych. No ale znam też parę gorszych, jo. Więc tyle. Do zobaczenia.